Dopiero na trasie okaże się, jakie jest faktyczne zużycie. Mam nadzieję, że powinno być na tyle dobre, to zużycie powinno być na tyle niskie, że powinienem do Wrocławia, myślę, dojechać z normalną prędkością 140 km na godzinę. Tutaj jak podjeżdżam, to coś się tam niespotykanego czy niespodziewanego dzieje. Raz była jakaś kontener na gruz, że ktoś parkuje po prostu. Był też carsharing niepodłączony. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Ten one pedal driving w tym przypadku jest bardzo taki ekonomiczny do jazdy, bo po prostu puszczamy pedał przyspieszenia i auto tak jakbyśmy hamulec wciskali. A też taki klimat Biskupina, Sępolna, to jest takie bardzo stara część Wrocławia. To jest tak się czuje tą historię, że ten Wrocław jest takim miastem, który ma no kilkaset lat na pewno. Elektryzujące rozważania roślinożercy. Co decyduje o komforcie podróżowania samochodem elektrycznym? Pojemność baterii, a może wysoki poziom techniczny i jakość wykończenia wnętrza? Mercedes EQA to auto, które stanowi połączenie wszystkich tych cech. Jak się nim jeździ? Zapraszam na film. Dziękuję firmie Mercedes-Benz Sosnowiec za użyczenie samochodu. Firma oferuje sprzedaż samochodów marek Mercedes, AMG oraz Smart, zarówno nowych, jak i używanych, oraz profesjonalny serwis wykorzystujący oryginalne części i akcesoria. Prezentowany samochód to Mercedes EQA 250 z bardzo bogatym wyposażeniem obejmującym m.in. dach panoramiczny, tempomat, kamerę 360 stopni, personalizowany wyświetlacz head-up, podgrzewane przednie fotele oraz pompę ciepła. Użytkowa pojemność baterii trakcyjnej wynosi 66,5 kWh i może być ładowana AC z mocą 11 kW, a w przypadku ładowania DC z mocą 112 kW. W ciągu weekendowego korzystania z tego samochodu przejechałem nim 600 km. Materiał podzieliłem na kilka filmów. W tym opowiadam o podróży do Wrocławia i z powrotem, podczas której w jedną stronę jechałem autostradą A4, a wracałem drogą krajową numer 94. Pojeździłem też trochę po Wrocławiu. Autem jechało mi się tak fajnie, że nie mogłem jakoś przestać o nim opowiadać i odcinek wyszedł dość długi, mimo wycięcia sporej części nagrań. Zapraszam do oglądania. Partnerem odcinka jest firma ProEV, razem z którą oswajamy elektromobilność. A niższe ceny za ładowanie załatwił mi EV Klub Polska, do którego należę od samego początku. Dzisiaj jak na zimę mamy bardzo fajną pogodę, nie ma śniegu, drogi są, no powiedzmy, suche. Więc postanowiłem wybrać się do Wrocławia, tym razem Mercedesem EQA. Przy wyjeździe, przy naładowaniu do pełna, 360 km zasięgu, pojadę do Wrocławia tradycyjnie najpierw autostradą A4, a następnie wrócę drogą krajową 94 i będę mógł w ten sposób sprawdzić, jakie jest realne zużycie tego samochodu zarówno w trasie autostradowej z większą prędkością, jak później z taką bardziej, powiedzmy, prędkością zbliżoną do 60-70 km średnio, bo taka prędkość jest do uzyskania przy jeździe drogą krajową. No powiedzmy, dzisiaj sobota, to tak powiedzmy nie będzie może dużego ruchu. Ale tak szacuję. No i tak jak wsiadłem wczoraj do tego samochodu, no to auto robi bardzo dobre wrażenie. Wewnątrz jest bardzo dobrze wykonane, ma chyba wszystkie możliwe opcje, nawet jest szyberdach. Sobie odsłoniłem zasłonkę, bo skoro jest fajna pogoda, to niech fajnie świeci do auta. To jest też taka obserwacja, że tutaj właściwie zastanawiam się, czego w tym samochodzie nie ma. Jakiej opcji by brakowało. Wydaje mi się, że to jest praktycznie pełne wyposażenie. No na razie zauważyłem, że nie ma ogrzewania przedniej szyby, ale to chyba nie jest kluczowy element. Tak czy siak, no bardzo, bardzo fajnie tutaj się zapowiada dzisiejsza wycieczka. Auto jest wygodne, zdążyłem wczoraj trochę nim pojeździć. Co prawda ze względu na zamieć śnieżną musiałem trochę zrezygnować z tych jazd wczorajszych, wieczornych. A tu szczególnie w nocy fajnie jest, bo oświetlenie ambiente dodaje takiego fajnego nastroju. I tu szczególnie właśnie jak jest ciemno, można wykorzystać więcej tych opcji takich, powiedzmy, wpływających na wrażenia z jazdy. No ale tradycyjnie dopiero na trasie okaże się, jakie jest faktyczne zużycie. Mam nadzieję, że powinno być na tyle dobre, to zużycie powinno być na tyle niskie, że
powinien do Wrocławia, myślę, dojechać z normalną prędkością 140 km na godzinę. Jak będzie w praktyce, to się dowiem za około 2 godziny. Bardzo mi się podoba, że w tym aucie jest wyświetlacz przezierny, czyli HUD, gdyż umożliwia on po prostu obserwację parametrów jazdy bez odwracania wzroku i to na pewno ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo. Tutaj też ze względu na to, że taki dosyć sporych rozmiarów jest monitor podzielony na dwa ekrany, można na bieżąco też sobie obserwować, tu jest taka ciekawa opcja, można obserwować, jaki jest rozdział zużycia prądu, czy mamy, ile zużywamy na jazdę, ile zużywamy na ogrzewanie i chłodzenie procentowo, a ile na inne odbiorniki. I tutaj też po obserwacji tych wskaźników można się zorientować, jak dużą rolę w zasięgu, jaki auto elektryczne może osiągnąć, gra po prostu temperatura, dlatego że im jest zimniej na zewnątrz, tym ten wskaźnik zużycia prądu na ogrzewanie zwiększa się. Coraz więcej tego prądu na to ogrzewanie auto zużywa i tym samym spada zasięg. Natomiast sądzę, że mimo to, że jest zimno na zewnątrz dzisiaj, to jednak uda się dojechać do Wrocławia bez ładowania po drodze, dlatego że tutaj jest bateria dosyć spora, 66,5 kWh. Tym samym powinna wystarczyć na dosyć spory zasięg. No jest sucha droga, więc można sprawdzić przyspieszenie. No, bardzo przyjemnie przyspiesza. Dosyć szybko osiągnąłem prędkość 140 km na godzinę. Tutaj jest tempomat. Można sobie od razu ustawić. A właśnie wyświetlacz przezierny ułatwia sobie to. Nie trzeba nigdzie patrzeć, po prostu się ustawia, patrząc bezpośrednio na drogę. Teraz chwila ciszy, żeby posłuchać, jak auto jest wygłuszone, jak się rozkładają szumy. No jest cicho w samochodzie, mimo tej prędkości nie słychać jakichś nierówności w szumach, tu jest wszystko równo, dokładnie spasowane, szczelny jest samochód. Słychać ewidentnie cykanie migacza, w zasadzie innych dźwięków nie słychać. No leciutki szum powietrza jest słyszalny, no ale to jest jednak już spora prędkość. No i patrzę tutaj na zużycie. W tej chwili zużycie jest na poziomie 31 kWh na 100 km. Ale też dopiero wjechałem na autostradę, więc to się powinno wyrównać. Zaraz zobaczymy tutaj, co można tutaj podejrzeć. To są takie fajne, na kierownicy są takie fajne przyciski. Jednym z nich jest taki, dotykowy, taki się przesuwa palcem i wtedy się zmieniają, czy można zmieniać ekran, czy zmieniają się dostępne opcje, a po naciśnięciu zatwierdzamy wybór. I to też bez patrzenia na te przyciski można te ustawienia zmieniać. I to też jest fajne, jeżeli samochód ma przyciski do obsługi tych podstawowych funkcji, że nie trzeba tam klikać w ten ekran. Tak jak mnie to się osobiście nie podoba, jak wszystkie funkcje są tylko pod jakimiś ikonkami na monitorze, na który trzeba ciągle odwracać wzrok, gdzie nie ma tego, że aha, wiem, że to jest tu. Tu na przykład jest taka funkcja, że mogę sobie zmienić tryb jazdy, to tu mam osobny przycisk i to jeszcze tak odpowiednio ukształtowany, że w ogóle bez patrzenia mogę sobie przełączyć. I no niestety muszę zobaczyć, w jaki tryb mi się przełączyło, to tam kątem oka muszę spojrzeć, chociaż na tym wyświetlaczu za kierownicą zmienia się literka. Teraz sobie ustawiłem na sport, więc jest literka S. Jak sobie ustawię na komfort, to będę miał literkę C. No i jest jeszcze ekonomiczna jazda, czyli eko. Wówczas prawie natychmiast wyłącza się klimatyzacja i ewidentnie spada moc. I tutaj też się pojawia literka E. No, ustawię sobie może komfort. Za kierownicą są też takie manetki plus i minus. One służą do tego, żeby zwiększać lub zmniejszać poziom rekuperacji przy hamowaniu. I tutaj przy ustawieniu takiego maksymalnej rekuperacji, bo to auto bardzo gwałtownie hamuje po odpuszczeniu pedału przyspieszenia. A z kolei, jeżeli ustawimy D+,
to praktycznie nie, to po prostu jakby na luzie jechało. No i można obie manetki naraz przytrzymać i włącza się tryb auto. Taki automatyczny. Podejrzewam, że no, tu ciężko będzie teraz sprawdzić, ale no, wówczas najprawdopodobniej dostosowuje po prostu tą rekuperację, siły rekuperacji do prędkości. Ewentualnie tu jest również czujnik odległości. Jeszcze nie wypróbowałem jego działania, ale być może jakoś to jest razem sprzęgnięte, że tu wspólnie te dwa elementy jakoś działają. No, przejechałem 33 km i zasięg spadł już do 289. Tu w tej chwili podaje średnie zużycie 32 kWh na 100 km. Przy czym na ogrzewanie zużywa tylko 5%. Także to już się nagrzało w samochodzie. No teraz podejrzewam, podtrzymuję tylko tą temperaturę. Tylko że tu w tej chwili właściwie no 88% prądu jest zużywane na jazdę z tą prędkością 140 km na godzinę. Niestety popsuła się pogoda, zaczął padać taki lekki deszczyk. Zostało mi do przejechania 104 km, a zasięg pokazuje 226. A przejechałem już 61, czyli z 360 po przejechaniu 61 km zostało 226 zasięgu. Średnie zużycie tu pokazuje 30,5 kWh na 100 km. Także zużycie jest spore, ale jedzie się bardzo, bardzo wygodnie. W zasadzie nic tutaj nie przeszkadza w tej jeździe, nie hałasuje, nie szumi. Muszę też twierdzić, że przynajmniej na razie nie udało mi się sprawdzić, czy ten asystent pasa ruchu działa tak, jak sugeruje nazwa, bo tutaj to się nazywa aktywny. I oprócz tego, że przy wyjeździe poza pas samochód zwalnia i pokazuje na wyświetlaczu taką czerwoną linię, to nie udało mi się doprowadzić do tego, że samochód na przykład sam w tym pasie ruchu się trzyma. I podobnie jest z asystentem odległości, który no nie chce ryzykować oczywiście przy takiej prędkości, ale wydaje się, że on nie reagował. No, praktycznie bardzo blisko już było do auta przede mną i on nie reagował, więc na razie nie będę próbował, czy to się jakoś tam ustawia jeszcze, bo tutaj szybko przeglądałem opcje wcześniej, no, ale za krótko mam ten samochód, żeby wszystkie te elementy już mieć rozpoznane. No, niemniej jednak sama ta podstawowa funkcja, czyli wygodna jazda ze stabilną prędkością, ze stabilnym przyspieszeniem, to tutaj jest naprawdę na wysokim poziomie. Tu się bardzo fajnie siedzi, te siedzenia fajnie trzymają, wygodne są, można je też fajnie wyregulować. Co ciekawe, w tym egzemplarzu nie tylko fotel kierowcy ma pamięć ustawień, że można tutaj zapisać, ale również fotel pasażera. Także no to pod tym względem tu nie ma na co narzekać. To jest bardzo taki, powiedziałbym, komfortowy samochód. No i wygodny i też przestronny, bo z tyłu też jest sporo miejsca. No, jak na jeden z mniejszych samochodów w ofercie EQ, czyli elektrycznych Mercedesów, to naprawdę przyjemny w korzystaniu jak do tej pory. No troszeczkę to zużycie prądu wydaje się być spore, bo jak tak dalej pójdzie, no to no może. No nie, myślę, że nie będę musiał ładować, chociaż tego nie jest się w stanie do końca stwierdzić. Natomiast przy ostatnim tutaj sprawdzeniu głównie prąd idzie na jazdę samochodu w tej chwili, czyli 90% prądu jest zużywane na jazdę i tylko 10% jest zużywane na pozostałe funkcje. Także nie jest to aż tak duży wpływ na ten zasięg. To raczej głównie prędkość i to będzie podstawowym czynnikiem, dla którego ten zasięg jest coraz mniejszy. I to zdaje się, on spada 2 km zasięgu za kilometr przejechany. Zaraz to zobaczę jeszcze raz. Teraz jest 206 zasięgu i 96 do przejechania. No to zaraz zobaczę, czy to tak równomiernie spadnie.
zasięg już spadł do 204, a do celu nadal 95. No tak będzie gdzieś. 2 za 1. No tutaj teraz 92% prądu jest zużywanych na jazdę. To troszeczkę może nie przeczy, ale no nie wspiera teorii, że jak jest bardzo zimno na zewnątrz, to kluczowe jest to, że grzejemy w samochodzie, to, czy to jest pompa ciepła, to też jest inna kwestia. Natomiast tutaj ewidentnie największym czynnikiem wpływającym na zużycie prądu jest prędkość, z jaką jadę, czyli 140 km na godzinę. No i przy tej prędkości to średnie zużycie w tej chwili wynosi 31,2 kWh na 100 km. Zostało mi do przejechania 84 km. Zasięg podaje jeszcze 180 km i jest pojemność baterii jeszcze tutaj jest troszeczkę ponad połowę. Także no tutaj zużycie jest bardzo duże, no ale samochód też sporo waży, ponad 2 tony, to też należy brać pod uwagę. No a więc z tej dużej baterii 66,5 kWh przy dużych prędkościach, no po prostu nie da się osiągnąć zapewne więcej niż, tak myślę, szybko licząc, no te 250, skoro już przejechałem 80 km, za chwilę będę miał, no to nawet i może 200 km będzie ten realny, maksymalny zasięg przy prędkości autostradowej. No za chwilę zobaczę, ile będzie, jak poziom baterii osiągnie połowę. Jak poziomu baterii osiągnął połowę, no i mamy taką sytuację, 98 km przejechanych, zostało 143 km zasięgu, a do przejechania jeszcze 65 km do celu. No to zużycie 32 kWh na 100 km wychodzi, a w tej chwili, mimo że wydaje się, że jadę z górki, no to jest 37 chwilowe, nawet było 40. Tu w niektórych momentach dochodzi do ponad 50, szczególnie przy przyspieszaniu. No, bardzo, bardzo prądożerny jest ten samochód, tak to można szybko tutaj, no nie wiem, czy podsumować, no ale tak powiedzieć, no tak to po prostu jest. Za ten komfort ogólny, no jakąś cenę trzeba zapłacić, w tym przypadku jest to cena zasięgu. Ale mimo wszystko uważam, że te wrażenia z jazdy tym samochodem są naprawdę tego warte. No ale deszcz przeszkadza niestety, bo się rozpadało, już to nie jest mrzawka, tylko deszcz, tylko jeszcze deszcz ze śniegiem, więc to też troszeczkę pogarsza tą aerodynamikę samochodu i to też będzie troszkę zwiększało zużycie. Wycieraczki cały czas pracują, chociaż myślę, że to nie jest aż tak duży wpływ na ten zasięg, to kluczowa jest prędkość w tym przypadku, która no jest spora, no bo jadę te 140. Teraz akurat 110, no niemniej jednak ta prędkość jest wysoka. No zobaczę, jak to będzie, jak będę wracał z Wrocławia. Na drodze krajowej 94, tam z niższą prędkością się jedzie, to pewnie to zużycie będzie niższe, ale jeszcze bym nie prognozował, bo jakby nie wyczułem jeszcze dobrze tego samochodu. No i jeszcze muszę naładować we Wrocławiu. Tak myślałem, że pójdziemy na spacer jakiś, ale niestety przy tej pogodzie to chyba się nie uda. Będę próbował oczywiście ładowarkę na ulicy Nowy Targ. Zobaczymy, czy będzie obłożona. Dzisiaj sobota, więc może nie. No ale już zostało 60 km, także już niedaleko. I 133 km zasięgu w międzyczasie, to tak spadło. Jeszcze zauważyłem, że w samochodzie właściwie nie czuję się bocznych podmuchów, tak. On jest na tyle ciężki i taki, powiedziałbym, masywny, że nawet jeżeli jakiś boczny wiatr mocno tutaj zawieje czy coś takiego, to tak aż się tego nie czuję, tym samochodem tak nie rzuca na boki. No to jest tak czuje się człowiek pewnie, jadąc tym samochodem. Te wspomagania różne są, wspomaganie kierownicy fajnie działa. No i ja mam bardzo takie pozytywne wrażenia z tego, jak jest rozwiązana kierownica i te przyciski tutaj, które sterują poszczególnymi funkcjami. Bardzo fajnie się tutaj włącza, o proszę. Mam już tempomat ustawiony wcześniej, teraz sobie tylko, bo tutaj musiałem hamować, teraz sobie tylko jednym guziczkiem bez patrzenia, taki no look.
i już auto z powrotem ma ustawiony tempomat na 140 km, a znowu muszę zahamować, no look, cyk, i nie muszę nic szukać, nic się rozglądać. Połączenie tego z tym wyświetlaczem przeziernym, czyli tym head-up display, to jest bardzo fajnie zgrane i to bardzo przyjemnie się z tego korzysta. To trochę brakuje mi tego faktycznego asystenta pasa ruchu, bo jak do tej pory jedyną taką reakcją na wyjeżdżanie poza pas jest to, że trzęsie się lekko kolumna kierownicy, to raczej jest afil taki. Przynajmniej takie coś miałem w tym moim Citroenie C6, że jak wyjeżdżałem poza pas, to po prostu tu akurat drżało mi jeszcze w siedzenie. A tutaj jest, zaraz to jeszcze sprawdzę, co tu dokładnie drży. A tu drży kierownica. No ale on nie kieruje tego samochodu w tym pasie, no to poszukam jeszcze potem w opcjach, ale no to by się przydało na pewno. No i ten czujnik odległości, czy tam asystent odległości, jakoś nie przekonał mnie. No, nie mam odwagi, żeby aż tak blisko podjechać do auta, które jedzie przede mną, żeby sprawdzić, to faktycznie działa. Tutaj jeszcze się ustawiało jakiś zakres odległościowy, czy tam czułości, no ale no tak, wspominałem kilkukrotnie, no nie moje auto, nie znam go dobrze, nie chcę ryzykować, że inaczej zareaguje niż się spodziewam. To może jak już ktoś trochę pojeździ, no to wtedy tak, to wtedy można już, mając wyczucie dokładne samochodu, można się bawić w testowanie jakichś elektronicznych opcji. No, aha, i tu jeszcze powiem, że ta rekuperacja jest bardzo fajnie rozwiązana, bo można ustawić sobie w ten tryb automatyczny i wtedy ona rzeczywiście dostosowuje tą moc, czy tam siłę rekuperacji do prędkości, z jaką jedziemy, a możemy sobie ustawić, tak jak ja teraz mam na przykład maksymalną, i po prostu samochód po puszczeniu pedału przyspieszenia, on po prostu bardzo gwałtownie hamuje. I to nie każdemu może się podobać, więc myślę, że to, że on się domyślnie ustawia na zbalansowane, czyli na D, bez ani plusów, ani minusów, jest dobrym rozwiązaniem, bo dopiero wiedząc, czego się spodziewać, można sobie to dostosować. Ja akurat bardzo lubię, jak on mi rekuperuje dużo energii, w związku z tym mam ustawione to hamowanie rekuperacyjne maksymalnie, no i proszę, jadę 140, puszczam pedał, o, i ona bardzo mocno zwalnia. Jeżeli teraz przestawię na D+, no to znowu jadę 140, puszczam i on jedzie dalej. Właściwie nie ma tutaj żadnej rekuperacji. O. Także ja zdecydowanie wolę D-, aczkolwiek być może pasażerowie tego mogą tak bardzo nie lubić, dlatego że no, to tak aż, o, tak jakby się mocniej hamowało. To jest też fajny taki wyświetlacz, to się nazywa GeForce, i no jak rozumiem, to pokazuje to przeciążenia wynikające z albo gwałtownego hamowania, albo gwałtownego przyspieszania. No i to można sobie zobaczyć właśnie, jak rekuperacja przy zadanym ustawieniu działa, jak reaguje po prostu cały samochód, czyli też pasażerowie w nim się znajdujący, na odpuszczenie tego pedału przyspieszenia w zależności od ustawień. O, proszę, teraz jest mocniej, teraz słabiej. O. O, taka ciekawa ilustracja jednej z sił, jakie działają na nas w trakcie jazdy samochodem. I proszę bardzo, nie tylko my jedziemy do Wrocławia autostradą A4 jako autem elektrycznym. Przed nami fajne BMW i3. Też elektryczne, no tutaj chyba oszczędza na prądzie, bo jedzie dość powoli. Więc to, no to tak jest, jak się ma, czasami tak trzeba, jak się ma auto elektryczne, trzeba się pogodzić po prostu z tym, że czasami troszkę noga z gazu, żeby dalej zajechać, żeby nie musieć gdzieś po drodze szukać ładowarek, których nie ma w Polsce jeszcze zbyt dużo, ale podobno te ładowarki w tym programie dotacyjnym, kwota przeznaczona na ładowarki powyżej 150 kW została wyczerpana w 2 tygodnie, także jest nadzieja, że to się w stosunkowo krótkim czasie zmieni i wtedy już nie trzeba będzie oszczędzać, tak, że jechać za ciężarówką albo jechać po prostu wolno,
Tak jak tu raz jechałem z Skodą City Go, jechałem 90 km na godzinę. No, to wynika z tych cech samochodu elektrycznego. A dalej powtarzam, że frajda z jazdy autem elektrycznym jest tak duża, że warto dla niej zrezygnować z tych drobiazgów wynikających z tego, że trzeba gdzieś tam chwilę poczekać, czy trzeba gdzieś zwolnić. No okej, trzeba. No ale ta frajda jest dalej fajniejsza niż ten problem z tym, z tą większą uciążliwością korzystania z samochodu elektrycznego. W niektórych zaznaczam sytuacje. Tu na przykład bardzo przyjemnie się jedzie, cicho, nic nie stuka, nic, ten dźwięk tego silnika nie wpływa w żaden sposób na taki komfort jazdy, bo go nie ma, właściwie nie ma tego dźwięku. To jest tylko, w tej chwili to słychać tylko krople deszczu walące w samochód, no ale na to nie ma żadnej rady. Pozostałych jakby efektów dźwiękowych brak. To nawet nigdy nie włączam radia, bo wolę sobie jechać tak w takiej ciszy, to jest takie fajne uczucie. No i szczególnie, jeżeli auto jest fajnie zrobione, wykonane na wysokim poziomie, dobrze wyciszone, no to taka jazda jest mega, mega przyjemna. No taka pogoda też negatywnie wpływa na te kamery tutaj, czy czujniki, co tutaj jest, ponieważ pojawiają się komunikaty w stylu, że teraz asystent ogranicznika prędkości aktualnie niedostępny. To jak domyślam się, że wynika z tego, że ten deszcz dosyć mocno pada i te kamery są po prostu, mają utrudnioną widoczność, nazwijmy to tak. Dobra, zostało mi 1/4 baterii. 64 km zasięgu jeszcze jest, do przejechania 21 km. Zobaczę, jakie jest to średnie zużycie. 32,5 kWh przy średniej prędkości 110 km. Przejechałem do tej pory 143 km, czyli z pierwotnego zasięgu 360 km, tak jakby zeszło dwa razy więcej niż przejechany dystans. No, czyli 2 km zasięgu za 1 km przejechanego dystansu przy takiej prędkości. No to zjechałem z autostrady A4. Podsumujmy zatem, 153 km przejechane. Średnia prędkość 110 km na godzinę, średnie zużycie 32,3 kWh na 100 km. Pozostały zasięg 51 km, do przejechania 10 km. A zobaczymy, jak się będzie samochód sprawował za to w mieście. No i tylko zwolniłem, wjechałem tutaj do Wrocławia i od razu BMS uwzględnił ten krótki odcinek, bo już mu się zwiększył zasięg do 77 km. Baterii jest kapinkę mniej niż 1/4 do przejechania 7 km, a tutaj w tej chwili zużycie te chwilowe jest 12,5 kWh na 100 km. Fajnie to działa wydawanie poleceń głosowych, bo bez używania tabletu poprosiłem o to, aby wskazała mi tutaj nawigacja ładowarkę. Podałem adres i to przyjął tą komendę głosową po polsku, adres również po polsku, i następnie na mapie również zaznacza niektóre dostępne ładowarki. Tu akurat nie wiem na pewno, czy on ma jakieś API, czy jakąś inną formę współpracy z PlugShare, ale tu niektóre ładowarki widać po prostu, że można by ewentualnie z nich skorzystać. Nie widzę tutaj, czy podaje informacje o dostępności. No ale jest to na pewno przyjemny gadżet, nie trzeba nic sklepywać. Komendy głosowe są też ważnym elementem funkcjonalności samochodu, szczególnie jak te adresy są długie, te litery, to wprowadza gdzieś, to lepiej się po prostu mówi, byle po prostu ten samochód zrozumiał i właściwy cel nam tu ustawił. No tutaj to działa bardzo fajnie. Tutaj też ma taką kamerę z przodu, gdzie właściwie jeszcze nie wiem, kiedy ona się włącza dokładnie, ale przy jakichś takich manewrach ciaśniejszych, czy jeżeli już dojeżdżamy do jakiejś przeszkody, to włącza się kamera z przodu, a teraz nawet tak fajnie pokazuje jeszcze, tutaj symuluje taki kierunkowskaz z nazwą ulicy, którą trzeba skręcić. No to jest takie efektowne, fajne. No. Sprawdziłem w aplikacji Greenwaya, ładowarka jest wolna, wszystkie trzy złącza. Mam tam być za 3 minuty. No, korki tutaj są, może troszkę
Około 3 minut mam zająć dojazd do tej ładowarki i zobaczymy, czy ktoś inny w międzyczasie podjedzie, czy będzie ładowarka wolna, czy może jakieś carsharingi tam zajmują. A za każdym razem tutaj, jak podjeżdżam, to coś się tam niespotykanego czy niespodziewanego dzieje. Raz była jakaś kontener na gruz, już były, że ktoś parkuje po prostu. Był też carsharing niepodłączony. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. No i tutaj też trzeba wspomnieć, że we Wrocławiu mają fajną politykę. Mają wyznaczone miejsca parkingowe tylko dla samochodów elektrycznych. W różnych miejscach tutaj centrum miasta. Oczywiście tutaj stał jakiś spalinowy dostawczak sobie spokojnie tam. Nie było to jakiegoś problemu chyba dla niego zauważyć tego znaku. No ale to akurat tu Wrocław trzeba pochwalić za to, że stara się jakoś to wspierać, tą elektromobilność i te miejsca wyznacza. W tej ciasnocie śródmiejskiej tutaj jest to na pewno dobra inicjatywa i bardzo przydatna. No, został jeden zakręt. To tak fajnie się wyświetla na kamerze. No uwaga, zakręcamy. Ostatnia prosta. Pusto! Pusto! Mogę sobie wybrać dowolne miejsce przy ładowarce. Tutaj jest akurat port do ładowania prawy tył, więc sobie tutaj podjadę z tej strony bardzo wygodnie, ale podjadę do końca, mam nadzieję, że sięgnie, żeby zostawić wolne miejsce dwóm innym samochodom. Trudno tylko powiedzieć, jak długi jest kabel. No dobra, zaraz się przekonam, idę podłączać i będziemy się ładować. No i udało się podłączyć. To tylko taka uwaga, żeby kabel od ładowarki był tak z metr dłuższy, to wówczas dałoby się podjechać bliżej końca tutaj tych miejsc dla samochodów do ładowania i wówczas te samochody, które ewentualnie za mną przyjadą, miałyby troszeczkę więcej miejsca do ustawienia samochodu, no bo wiadomo, że teraz każde auto będzie miało w innym miejscu port do ładowania i ktoś będzie musiał wjechać tak bokiem, równolegle, jakoś cofać. Tutaj się zdarzały już różne ustawienia, no bo ta ładowarka tutaj, mimo że jest w atrakcyjnym miejscu i ma atrakcyjną prędkość, to troszeczkę tutaj z racji tego, że tutaj ta ulica jest jednokierunkowa, troszeczkę utrudnia podjechanie niektórym samochodom do tego, aby właściwie ładować sobie samochód. Niestety z powodu tego, że pada deszcz, jest taka słaba pogoda, to na spacer żaden nie pójdziemy. Nie pobawię się też szyberdachem, no bo nie będę tutaj padało do samochodu, no ale w trakcie ładowania można robić różne rzeczy, można przeglądać pocztę, czytać, tutaj już zaraz zobaczę, tutaj można oglądać jakieś filmy, tak czy siak ten czas powinien dosyć szybko minąć i pojedziemy sobie dalej. 45 minut i 54 kWh doładowane, naładowałem do 94%, troszkę przez nieuwagę, bo w zasadzie nie ma takiej potrzeby, ale coś tam sobie źle policzyłem. No raczej, skoro autostradą dojechałem, to i DK94 wrócę, nie? Nie ma potrzeby ładowania samochodu do pełna, jeśli no nie ma takiej trasy, na którą potrzebujemy, tak powiem, każdej kilowatogodziny. Teraz trochę pojeżdżę po Wrocławiu, zobaczę, jak to tam w obszarach miejskich zużywa prąd. No i po tym ładowaniu mamy 350 km zasięgu. No i tak to właśnie powinno wyglądać, że jest możliwość ładowania samochodu z różną mocą prądu. Po prostu podjeżdża się, jest ładowarka. Nie ma żadnego problemu z tym, żeby się po prostu doładować, tylko muszą być te ładowarki. I wówczas taka podróż jest przyjemna, fajna. No gdyby nie ten deszcz, to w ogóle wyszłoby super, bo byśmy sobie poszli po prostu na spacer w czasie ładowania i tyle. No ale ponieważ pada deszcz, no to siedzieliśmy w aucie. Ale to nie wynikało z tego, że auto elektryczne, tylko z tego, że padał deszcz. Podjadę teraz tak testowo pod ładowarkę w Magnolii. Ciekawi mnie, czy to takie szczęście miałem tutaj na tym nowym targu, czy akurat dzisiaj w sobotę jest mniejsze obłożenie. Przy okazji na tych drogach wrocławskich można tu przetestować zawieszenie. Jak się przejeżdża przez tory tramwajowe, czy przez... Tutaj są takie... Jeszcze kostka brukowana na niektórych ulicach. I też będzie można zobaczyć w ten sposób, czy to zawieszenie jest takie fajne, jak mi się na początku wydawało. Na razie uważam, że jest to zawieszenie dobrze wybiera te nierówności. Jest takie średnio miękkie, bym powiedział. Ani za twarde, ani za miękkie. Takie po prostu wygodne. No to podjeżdżam do Magnolii.
Przy okazji muszę powiedzieć, że te wrocławskie drogi też są fajne do takich testów zawieszenia, bo tu nic tego nizowego, nagle nawierzchnia słaba, jakieś muldy. Pewnie jak w korkach, tak jak w większości miast jest, w korkach stoją samochody i takie robią właśnie te, takie jest gorący asfalt, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu i tak wygniatają tą nawierzchnię. No i można powiedzieć, że dzięki temu mamy możliwości testowania komfortu jazdy w różnego rodzaju samochodach. No tu jest taki odcinek mini, króciutki kostki pod Magnolią. No, zobaczymy. Czy gdybym potrzebował się ładować, to miałbym wolną ładowarkę, czy nie? Tak czysto testowo to robię. Na razie tylko ten, co przede mną jedzie, troszkę niezdecydowany jest, więc muszę poczekać, bo to wyprzedzanie to chyba nie bardzo wie, co chce zrobić. No tym razem bez emocji jakichkolwiek, no bo mam naładowane auto, ale raczej chodzi o statystyczne sprawdzenie, jak to wygląda. No, na parkingu dużo samochodów. Tak sobie myślę, jakby to wszystko były auta elektryczne, ile tutaj jest jeszcze do wykonania różnego rodzaju przeróbek. Czy to przyłącze energetyczne trzeba by tu w ogóle zmienić, żeby te samochody mogły się podłączyć choćby do AC. No ale przed nami dużo pracy. O, korek na parkingu się zrobił. Te systemy wspomagania elektroniczne troszkę dziwnie działają, tak się włączają nagle, nie wiadomo dlaczego. O, tutaj też jest właśnie ciekawa sytuacja. Gdzieś się zatrzymam, sobie zrobię zdjęcie, bo tak właśnie wygląda losowość montażu miejsc do podłączania samochodu, ale ktoś się chyba odpina, no to już zdjęcia nie zdąży zrobić, ale stały dwa samochody, jeden w poprzek. Leaf normalnie, a Corsa jakoś w poprzek musiała tam podjechać, żeby sięgnąć do przewodu. Zaraz zobaczę, no, nawrócę może, bo to fajnie by był materiał zdjęciowy do innych filmów. Ale tłok na parkingu, nie ma gdzie zaparkować auto nawet. No nic, spróbuję tutaj sobie przycupnąć na chwilę i podejdę. No nie udało mi się całego tego zdjęcia zrobić z oboma samochodami, no ale tu stoi jeden właśnie tak w poprzek. Może to będzie widać, tak się są tu widać. To są właśnie takie uroki tego, że jest mało ładowarek i one są tak rozmieszczane jakoś dziwnie, że to w połączeniu z rozmieszczeniem portu do ładowania powoduje, że no jest po prostu ciężko czasami podjechać. No i kombinują do przodu, do tyłu, pod prąd. Tak to jest. Było więcej ładowarek, jakieś przejazdowe, obustronne. No i te porty do ładowania jakby były z przodu samochodu montowane, to myślę zdecydowanie lepiej by to było. No, ale nie wiem, producenci po prostu tak chyba sobie to postanowili robić raz z tej strony, raz z tej, tak jak w przypadku spalinowych aut. Tak się zastanawiam, która ulica we Wrocławiu powinna służyć do testów zawieszenia samochodu. Coś w rodzaju ulicy Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Tak sobie myślę, no może na Biskupinie spróbuję. Co tam mają za, tak jak pamiętam, to tam może będzie taka droga gdzieś słabej jakości wynikającej z tej kostki, bo tam chyba spółdzielcza była ostatnio, jak byłem, to miała taką, no ale jak nie, to może ktoś wskaże, na której to ulicy we Wrocławiu warto takie testy auta robić. Znaczy się nie chodzi o drogi polne, bo to nie w tym rzecz, tylko po prostu o drogę taką, powiedzmy, asfaltową czy wybrukowaną, na której można sprawdzić, czy auto jest miękkie, twarde, jak się jeździ takim samochodem, powiedzmy, cięższym, bo to też daje poczucie stabilności. No, zapraszam, może ktoś coś wpisze. Tak. Muszę podziękować miastu Wrocław za to, że wyznacza w śródmieściu czy w samym rynku, w okolicach rynku specjalne miejsca do parkowania dla samochodów elektrycznych. No tu muszę tylko stwierdzić, że na 3 wyznaczone miejsca, 2 były zajęte przez samochody spalinowe. No ale tak to jest. No i poszliśmy sobie zjeść coś, tutaj oczywiście wegańsko, całkiem fajne jedzenie, wegańskie ruskie pierogi, plus kotlecik, ziemniaczki, buraczki, taka klasyka kuchni polskiej w wydaniu wegańskim, bardzo smaczna,
spokojnie można się tym najeść. No i oczywiście w ten sposób też zmniejszać zużycie zasobów. To też jest korzystniejsze dla naszego zdrowia. Także polecam w podróży również szukać różnego rodzaju roślinnych ofert, bo naprawdę się da. Teraz skorzystam z rozpoznawania głosowego komend. Zabierz mnie spółdzielcza Wrocław. Rozpocząć prowadzenie do celu lub zmienić aktualne prowadzenie do celu. Zmienić prowadzenie do celu. W którym miejscu mam dodać cel? Pierwszym. O, i proszę, i ustawiło mi nawigację na ulicę Spółdzielczą. Bardzo fajnie to zadziałało. Rozpoznaję nazwy, zresztą Spółdzielcza, trudne polskie słowo. Wszystko ładnie pokazuje. No, ładnie to działa, ładnie. Naprzeciwko hali targowej we Wrocławiu też jest taka przestrzeń parkingowa dla samochodów elektrycznych. No, ale tutaj trzeba powiedzieć, nikt nie blokuje. Jest wolny. Także to tutaj jest fajnie. Tutaj wyświetlacz w kokpicie można tak skonfigurować, że pokazuje nawigację także na poziomie tutaj jednego z wyświetlaczy. Można też przesunąć na środek. Jest dosyć sporo tutaj możliwości konfigurowania tych ekranów, szczególnie tego za kierownicą, czyli kokpitowego. No, tych kombinacji jest dość dużo i niektóre tak jakby trudno jest uchwycić ten moment, jak to zrobić, żeby wywołać daną funkcję. Na przykład tutaj się coś takiego dzieje, że jak przyhamuje się dość ostro, to włącza się obraz z kamery do przodu. Ale tak jakby nie ma tutaj jakiegoś, nie wiem, guziczka czy czegoś, że włącz. Tylko po prostu w trakcie jazdy, w korku, ta kamera się włącza i ten obraz pokazuje to, co i tak się widzi do przodu. A można tutaj też ustawić tak, że jest jakiś 3D. O, teraz jest fajnie, bo pokazuje też obraz z kamery i dokłada tak jakby wirtualnie nazwy ulic, strzałkę, gdzie jechać. No można powiedzieć, że to jest dość takie zaawansowane. No, pewnie po dłuższym korzystaniu z tego auta nauczyłbym się, jak to tam włączać, wyłączać, w jaki sposób konfigurować. No wiadomo, że przy krótkim teście tego wszystkiego się nie da opanować, ale jest tu dużo możliwości. Tak szybko przeglądałem te opcje, to tak jest sporo. Są też instrukcje, niektóre są w postaci animacji, można się z tym zapoznać na przykład właśnie w trakcie ładowania. Animacje dosyć szybko wyjaśniają, jak daną funkcję włączyć czy wykorzystać w jakiś inny sposób, ale tu jest taka ciekawostka. Ekrany w tych animacjach, przynajmniej w tych kilku filmikach, które oglądałem, są po angielsku. Nie zostały przetłumaczone na język polski, mimo że całe menu i wszystko, co tutaj jest, co się wyświetla oprócz tego, jest w języku polskim. No i rozpoznaje komendy głosowe po polsku. A to jest taka ciekawostka, że pewnie to też za jakiś czas zostanie poprawione, tak żeby i te ekrany w tych animacjach były również z wersji polskiej menu. Dalej mam ekran, pokazuje mi, z jednej strony na ekranie mam mapkę, a z drugiej, drugą część, dwie trzecie ekranu zajmuje obraz z kamery. O, i tak to wygląda, że jest z jednej strony mapa, z drugiej strony jest obraz z kamery, który uwzględnia, od razu zniknęło, nie wiadomo dlaczego. To takie są rzeczy, że nie da się tak powiedzieć, co tu się stało. No, teraz na przykład takie coś, nic nie robiłem, niczego nie przełączałem, przynajmniej tak mi się wydaje, i z wyświetlacza przeciernego zniknęły komendy nawigacji. Są tutaj, a nie ma ich tam, wcześniej były. Więc pewnie znowu tam są powiązane jakieś profile z czymś. No tutaj się bawiłem tymi kolorami, może gdzieś tutaj są jakieś ustawienia. No, posprawdzam to. No dobrze, już wiem, dlaczego mi zniknęła nawigacja z przedniej szyby. Tutaj jest tak, że można sobie skonfigurować. Są trzy pola, powiedzmy lewe, centralne i prawe. No i w każdym z tych obszarów można sobie zdefiniować, która z dostępnych informacji ma być wyświetlana. No, tam jest ileś tych kombinacji. W każdym razie w tym miejscu, gdzie teraz mam już nawigację ustawioną, można też ustawić ten wskaźnik tego GeForce, wskaźnik tego zużycia prądu. I zostawić można to także puste.
Na środku jest prędkościomierz i druga wersja chyba jest z limiterem albo z tempomatem. Natomiast z prawej strony można ustawić znaki ograniczenia albo dystans od przeszkody czy od samochodu. Także tu jest ta wysoki poziom konfigurowalności powoduje, że w pewnym momencie człowiek nieprzyzwyczajony może się troszkę pogubić, że trzeba trochę poświęcić czasu, się zapoznać dobrze ze wszystkimi opcjami, poćwiczyć, tak żeby sobie to dopasować do tego, co nam najbardziej odpowiada. No i dobra, jest ulica Spółdzielcza. Nie, to chyba nie jest tak, jak myślałem, ale tu jest kostka, są fałdy takie, wgniecenia w tej drodze. Staram się oczywiście unikać jakichś niepotrzebnych wyrw, bo tu taka jedna właśnie była, ale o proszę, przejedziemy przez tutaj taką wysepkę. O, i po tych dziurach całkiem przyjemnie ten samochód się zachowuje. A i droga fajna do testów. O, muszę się przyznać, że to jest ulica, przy której się w sumie wychowałem, bo ja tutaj niedaleko w dzieciństwie mieszkałem i chodziłem niedaleko tutaj do szkoły. Stąd pamiętam, w jakim stanie ta droga była. No, możemy roboczo powiedzieć tak, we Wrocławiu będziemy testować zawieszenie na ulicy Spółdzielczej. Chyba że ktoś ma propozycję na jakąś inną ulicę, no to zapraszam do komentarzy, tam można wpisać. Przy następnej okazji, jak będę we Wrocławiu, to sprawdzimy, jak to się, ten samochód się będzie zachowywał na takiej drodze. To drugi kawałek, już to jest za kościołem. Teraz już jestem polno. Ale też taki klimat Biskupina, Sępolna, to jest takie bardzo stara część Wrocławia. To jest tak się czuje tą historię, że ten Wrocław jest takim miastem, który ma no kilkaset lat na pewno, a w katedrze na Ostrowie Tumskim zdaje się jest tablica, że ta katedra była budowana chyba, ona ma chyba z 1000 lat, jak nie więcej, przynajmniej ten kawałek, bo nie wiadomo jak to tam po wojnie, to już nie pamiętam, w czasie wojny jak były duże zniszczenia we Wrocławiu, a były duże, tylko co akurat przetrwało wojnę, co nie, no to by trzeba było gdzieś tam osobno sprawdzić. Niemniej jednak Wrocław ma ten swój taki niepowtarzalny klimat właśnie, ta część stara, ta starówka, tutaj Biskupin, Sępolno, to są takie historyczne części miasta, gdzie się, można powiedzieć, troszkę cofa człowiek w czasie. Jak ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam na zwiedzanie właśnie tej części Wrocławia, bo też jest bardzo ciekawa. I tutaj jeszcze po drugiej stronie jest przy Odrze takie całe długie wały są, tam bardzo fajnie się spaceruje. Tam jest Tama w Bartoszowicach. No, jak jest ciepło lato, to można polecić każdemu na taką ciekawą wycieczkę. Tutaj szybko sprawdziłem. Wrocław dostał prawa miejskie w XIII wieku, no to będzie, że ma prawie 900 lat jako miasto, a jeszcze wcześniej pewnie jako jakaś osada. Dlaczego od czasu do czasu pokazuje się na tym środkowym monitorze, na 2/3, obraz z przedniej kamery? To jest super pomysł na to, jak wspomóc kierowcę przy nawigowaniu. Dlatego, że to się pojawia wtedy, kiedy mamy włączoną nawigację i nawigacja pokazuje na przykład skręt, powiedzmy, w prawo. I wtedy pojawia się obraz, który nam pomaga wykonać prawidłowy manewr, bo na tym obrazie również pojawiają się strzałki takie wirtualne, powiedzmy, wirtualne znaki drogowe czy wirtualne wskazania. No to jest na kapitalny pomysł, powiedziałbym. No mi się to bardzo podoba w każdym razie. Zaraz to sprawdzę, bo mam... No co prawda nie zaraz, bo mam tam kilkanaście kilometrów do skrętu. No ale jestem prawie pewien, że to tak działa. Zaznaczam, ja nie miałem czasu przeczytać dokładnie instrukcji, pewnie to tam jest napisane. Chodzi o to, w jaki intuicyjny sposób poznaje się samochód w trakcie korzystania przy dosyć intensywnym jeżdżeniu. I to też jest między innymi taka moja uwaga, że jeżeli ktoś rozważa zakup samochodu elektrycznego szczególnie, to dobrze by było, jakby sobie wcześniej po prostu pożyczył na kilka dni nawet, żeby zrobić sobie jakąś trasę, żeby móc sobie się zorientować w różnych niuansikach, którymi jazda elektrykiem różni się od jazdy samochodem spalinowym. Ale to taka dygresja, bo każde auto wcześniej czy później się poznaje dość dokładnie.
No natomiast ja dopiero mam ten samochód 24 godziny, więc te różne rzeczy, które tutaj odkrywam, wynikają po prostu z tego, jak bardzo intuicyjnie jest przygotowane menu w tym samochodzie w stosunku do tego, co człowiek oczekuje. No i muszę przyznać, że to mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie, ta opcja z pojawianiem się tego obrazu na żywo, bo to bardzo często tak jest, że jedziemy gdzieś i nawigacja pokazuje na mapie tam skręć w prawo, ale ten ze względu na różnego rodzaju parametry typu prędkość, skala wyświetlania i tak dalej, czasami się zdarza, że nie jesteśmy pewni, czy skręcić tu, czy w następną może. A to wydaje mi się bardzo pomaga w tym podjęciu decyzji we właściwym momencie. O, i teraz widać, ja chcę troszeczkę inną drogą pojechać, ale tutaj pokazywał Święta Katarzyna w prawo, to na kamerze również tutaj dodawał te wirtualne znaki. Teraz zobaczymy, bo ja się upieram, jadę inaczej niż on chce. O proszę, teraz ładnie widać. Ulica Wiosenna pojawiło się. O, ale ja po prostu nawigacja chce inną drogą, żebym jechał, dlatego to na razie tak to wygląda, że to się cały czas tutaj jest obecne. No i znowu, o, ulica 1 Maja. Może bym ja zawrócił, więc mi pokazuje. Akurat jadę prosto, bo mam inny plan. Myślę, że to ładnie zilustrowało, jak ta funkcja działa. Nie wiem, jak się nazywa ta funkcja, ale jest bardzo fajna. To jest mega. To zaznaczę, że przy tym nagrywaniu korzystam z pomocy mojej żony, żeby nie było, że ja prowadzę samochód i nie wiem, i nogami kieruję. No i niestety znowu mam ten sam problem z baterią. To znaczy z baterią w kamerze, że ona się strasznie szybko zużywa. I to jest większy problem w czasie nagrywania niż tę pojemność baterii w samochodzie. To dużo mniej się stresuje, tym właściwie w ogóle się nie stresuje tym, czy mi starczy prądu w aucie. A po raz kolejny się okazuje, że bateria w kamerze zbyt szybko po prostu zużywa się ten prąd i to jest trochę takie stresujące, więc trzeba oszczędzać, więc będę oszczędzał. Czyli opuściłem teraz Wrocław właśnie i mamy tak, 293 km zasięgu, około, no kapinkę ponad 75% baterii, do przejechania 158 km i w tej chwili, no ale dopiero zresetowałem licznik, w tej chwili podaję 25 kWh na 100 km. Tutaj mogę zobaczyć sobie, na razie przejechałem dzisiaj 200. I średnie zużycie na tych 200 km, głównie na autostradzie A4, to jest 30,7 kWh na 100 km. Przy średniej prędkości tutaj podaje 51 km na godzinę, ale myślę, że on tutaj za dużo czasu bierze do tej średniej, bo to tak byłoby bardzo duże zużycie przy takiej w sumie niskiej prędkości. No ale potem zrobię tak, że dodam prąd faktycznie przekazany, czy według liczników, bo z Greenwaya, mając fakturę, tam podaje, jaki prąd, jaką ilość prądu pobraliśmy z ładowarki, a w domu mam podliczniki, to wszystko pododaję i wtedy wyjdzie faktyczne zużycie, no bo wiadomo, że na ładowaniu jest pewna strata i sugerowanie się tym, co samochód podaje, no jest dość nieprecyzyjne, tym bardziej, że samochód niektórych, akurat ten to chyba wszystko wlicza, ale niektóre samochody mają takie BMS-y, które nie wliczają na przykład zużycia części urządzeń do ogólnego zużycia samochodu, to znaczy tego prądu na jazdę przed samochodem. Mijam właśnie brzeg i tu średnie zużycie w tej chwili pokazuje 21,7 kWh na 100 km. Zasięg 260 jeszcze, a do przejechania 132 km. Baterii jest jakieś 65%, nieco poniżej 75%. No i też tutaj chciałem powiedzieć, że ta funkcja rekuperacji przy ustawieniu na poziom maksymalny, czyli D-, no to działa super, bo auto po prostu hamuje praktycznie. Ten one pedal driving w tym przypadku jest bardzo taki ekonomiczny do jazdy, bo po prostu puszczamy pedał przyspieszenia i auto tak jakbyśmy hamulec wciskali. No do tego się trzeba przyzwyczaić, bo to jest jednak dosyć ostre de facto hamowanie. Tutaj jeżeli manetkę wciśniemy dłużej, wystarczy jedno z nich wcisnąć, to wówczas ten tryb jazdy przełącza się w D-Auto i mamy tak jakby ta rekuperacja jest dostosowana
do prędkości, z jaką jedziemy, ale ja wolę max, po prostu ile się da rekuperować. O, szczególnie jeżeli się jedzie przez teren zabudowany, to to ma znaczenie, dlatego że częściej się po prostu hamuje, no i wtedy tej energii się więcej odzyskuje. To jest w ogóle taka funkcja, czy wyświetla się tutaj coś takiego jak bonus. Nie do końca rozumiem, co to znaczy, no ale domyślam się, że to będzie coś w rodzaju czy dodatkowych kilometrów, czy jakiegoś takiego powiązania ze stylem jazdy, że tutaj są trzy takie poziomy: przyspieszenie, jazda równomierna, jazda bezwładna. No i on tu na środku wyświetla teraz 44,2 km od rozruchu. No muszę sprawdzić, co to dokładnie znaczy. No, nie wiem, może jakiś bonus po prostu zwykły. Czy ile kilometrów jechałem tak, jakby sam samochód chciał. Właśnie minąłem Opole. Zostało 193 km zasięgu. Nieco powyżej połowy baterii. 67 km do przejechania. Średnie zużycie 21,4 kWh na 100 km. Przy średniej prędkości 60 km na godzinę. No i tak myślę, to się już będzie trzymać do samego końca, bo tu już po drodze nie ma żadnych tras szybkiego ruchu, nic takiego, to już samą DK94. No i tu sądzę, że tu już to zużycie nie spadnie, że trzeba się liczyć z tym, że ten samochód po prostu będzie zużywał całkiem sporo tej energii. Przy czym fajna obserwacja jest taka, że 95% energii zużywanej w czasie tej mojej podróży jest przeznaczone na jazdę, czyli tylko 5% na inne funkcje samochodu, w tym ogrzewanie. I to ta informacja jakby jest o tyle fajna i ciekawa, że może się okazać, że w lecie ten zasięg będzie taki mniej więcej podobny do tego, co dzisiaj tutaj samochód pokazuje, dlatego że po prostu nie będzie to tak bardzo uzależnione od zużycia energii na grzanie, czy tam na chłodzenie, to akurat w zimie grzeje, w lecie chłodzi. No tutaj bym się chciał zmierzyć z tym autem również przy temperaturach wiosenno-letnich. Zobaczymy, czy to się uda i wtedy porównać ewidentnie, czy pompa ciepła ma aż tak pozytywny wpływ, że zasięg zależy tylko i wyłącznie od prędkości. Znaczy, może nie tylko i wyłącznie, ale tym głównym czynnikiem jest prędkość samochodu, a nie temperatury panujące na zewnątrz. Zazwyczaj na tym odcinku drogi musiałem podejmować decyzję o tym, czy próbować dojechać do końca, do celu, czy też zjeżdżę tutaj na stację BP, tu ma taką, no już powiedzmy, hub do ładowania Greenwaya, kawałeczek od Strzelec Opolskich. No a dzisiaj w ogóle nie muszę o tym się zastanawiać, ponieważ mam jeszcze prawie połowę prądu w baterii. Zasięg, który jeszcze samochód prognozuje, to 158 km do przejechania 44. I tu średnie zużycie 21,7 kWh na 100 km. Także tutaj nie ma żadnego problemu z kontynuacją jazdy, nie muszę nigdzie zjeżdżać. Przy okazji mam takie dwie, to myślę, ciekawe obserwacje. Jedną z nich jest to, że statystyki zużycia prądu, jakie tutaj podaje samochód w rozbiciu na, powiedzmy, poszczególne rodzaje, czyli na jazdę, ogrzewanie i chłodzenie oraz na pozostałe urządzenia, wygląda w ten sposób, że 91% prądu jest zużyte na jazdę, 6% jest zużyte na pozostałe urządzenia, w tym, jak sądzę, światła, jakieś dodatkowe takie funkcje, które po prostu są wykorzystywane w czasie jazdy. No i uwaga, 3% energii poszło na ogrzewanie. No to oznacza lub sugeruje, że różnica w zasięgu w przypadku tego auta między jazdą w lecie a w zimie nie będzie wcale taka duża. No bo skoro tylko 3% w zimie, kiedy no, teraz jest 2 stopnie, są zużywane tylko na ogrzewanie, tylko te 2%, to sugeruje, że w przypadku tego samochodu, tego rozwiązania, jakie tu jest zastosowane, w lecie zasięg powinien być podobny. Bardzo jestem tego ciekawy, może uda się powtórzyć ten test również na wiosnę czy w lecie, wtedy będę mógł to potwierdzić. Natomiast zanosi się na to, że
niekoniecznie auto elektryczne musi drastycznie tracić na zasięgu w przypadku niskich temperatur. I to jest taka jedna obserwacja. Druga obserwacja jest taka, że siedzę w tym aucie w tej chwili 5 godzin i 40 minut. W zasadzie nie czuję żadnego zmęczenia. Jest to naprawdę przyjemnie się jedzie. Tak jakby, powiedzmy, no normalnie, nie ma żadnego ani ręczek anxiety, żadnego stresu i tak dalej, więc sądzę, że to po prostu jest normalna jazda, nie? Że ten samochód jest tak zbalansowany pod względem pojemności baterii. Nawet to zużycie, mimo że uważam, że jest takie dosyć duże na auto, też jest ciężkie, tutaj nie przeszkadza. Myślę też sobie tak, że przez całą tą podróż, no można powiedzieć, nie straciłem ani minuty na ładowanie, no bo to, że ładowałem we Wrocławiu te 45 minut, to było zaplanowane. W tym czasie miałem iść na spacer, który miał być elementem tej wycieczki. Także nie zaliczyłbym tutaj tego czasu ładowania do jakiegokolwiek wydłużenia podróży. No i tak sobie wyobraźmy, że po 5 godzinach, czy nawet po 6, bo jeszcze muszę dojechać, po 6 godzinach jazdy, no każdy powinien sobie uzmysłowić, że te przerwy są konieczne, że to opowiadanie o tym, jak to trzeba jechać te 500, 600, 700 kilometrów bez przystanku żadnego, bez odpoczynku, to są bujdy po prostu. I jeżeli tak do tego się podejdzie, to przecież żadnego problemu nie ma mieć auto elektryczne. Ono sobie zrobi tego zasięgu, powiedzmy, 300-400 kilometrów na jednym ładowaniu i przy odpowiedniej infrastrukturze musimy się po prostu zatrzymać, odpoczywamy, w tym czasie nam się auto ładuje na kolejne kilkaset kilometrów. Nie ma żadnego problemu, żeby tak to w przyszłości wyglądało. No, dzisiaj jest to troszkę utrudnione, wiadomo, ale też zmiany nie dokonują się na zasadzie, no tak jak w Szwecji zmienili ruch z prawostronnego na lewostronny, nie, odwrotnie zmienili, z lewostronnego na prawostronny. Oni to zmienili w ciągu jednej nocy, że po prostu wieczorem mieli jeszcze ten lewostronny, a na drugi dzień już mieli prawostronny. To tak nie, to tak się to nie odbędzie. To na pewno będzie proces, który będzie wymagał czasu i ta ewolucja w tym sposobie komunikacji, ona będzie postępować, a no po prostu niektórzy jeszcze nie mają możliwości technicznej, żeby skorzystać z auta elektrycznego, jeżeli na przykład rzeczywiście no tam jakaś grupa ludzi bardzo dużo jeździ, ale to też robią sobie przerwy, więc pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że przy autostradach będą huby, gdzie będzie można ładować naraz kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt samochodów, no to ten temat właściwie przestanie być problemem, ten zasięg, o którym tu wiele osób mówi, wielu sceptyków, nazywając auta elektryczne zabawkami. No ja mogę szczerze powiedzieć, ja na pewno nie siedzę teraz w zabawce. To jest po prostu normalny samochód o wysokim standardzie wykończenia, z takim mocnym powiewem luksusu. Takie auto po prostu, które tak jak się przyzwyczaił człowiek do auta na wyższym poziomie i dodatkowo jest z nim cicho. Więc nie sądzę, żeby to było coś, co można nazwać zabawką. To jest po prostu bardzo dobre auto. No to dojechałem. Zostało mi jeszcze 106 km zasięgu na jakichś 40% baterii. No i z Wrocławia przejechałem 148 km z średnio zużycie 21,7 kWh na 100 km. Zajęło to 2 godziny 30 minut. Łącznie dzisiaj cała wycieczka to 345 km w czasie 6 godzin 25 minut ze średnim zużyciem 26,9 kWh na 100 km. No to jest troszeczkę więcej niż się spodziewałem, ale no, to jest, powiedzmy, no, taka cecha będzie. No, auto jest po prostu dosyć ciężkie, przez to jest troszkę bardziej prądożerne niż sądziłem. Po tych 6 godzinach i 25 minutach spędzonych w samochodzie właściwie nie czuję żadnego zmęczenia. To był bardzo fajny dzień, fantastycznie spędzony czas. Myślę, że auto naprawdę jest fajne, wysokiej jakości wykonania. No, jeździ się nim naprawdę, naprawdę dobrze. No, ma oczywiście drobne wady czy zaskoczenia. Zacząłbym może od tego, że
tu jest tak jakby mało intuicyjne ekrany są, trzeba troszeczkę się nakonfigurować, żeby ustawić sobie te informacje, które nas interesują. Nie ma takiego ekranu, przynajmniej nie znalazłem, który by na jednym wyświetleniu pokazywał to, co interesuje kierowcę auta elektrycznego. Trzeba przyłączać pomiędzy ekranami, żeby na przykład dowiedzieć się, ile auto zużywa prądu w danym momencie. Nie ma też od razu podanej pozostałej pojemności baterii w procentach, trzeba tutaj przełączać na innym ekranie. No i ta konfiguracja tych ekranów może być troszeczkę taka zniechęcająca dla osób, które nie są technologiczne, bo tutaj dużo jest parametryzacji, tu trzeba coś wcisnąć, coś przełączyć. To czasami jest, no, mimo iż to umożliwia personalizację pod własne potrzeby, to niektórym może to się nie do końca podobać. Innym takim zaskoczeniem są asystenci, którzy tutaj są dostępni. Te opcje, mimo nazwy, to są raczej doradcy. To są takie funkcje, które ostrzegają, ale nie przejmują kontroli nad samochodem. I o ile ten asystent odległości tutaj wyświetla taki trójkąt ostrzegawczy, o tyle asystent pasa ruchu trochę dziwnie się zachowuje, bo nie dość, że nie prowadzi samochodu w pasie, to jeszcze w zasadzie tylko ostrzega, jeżeli przekraczamy przerywaną linię, no to drży kolumna kierownicy. Natomiast jeżeli przekraczamy linię ciągłą, to wówczas auto usiłuje hamować tą stroną samochodu, która przekracza tą linię ciągłą. I to może być takie zaskakujące w momencie, w którym no, dopiero się zaznajamiamy z autem, nie mamy jeszcze takiego doświadczenia i wyczucia. No to myślę jest coś, co może nie jest dostępne w tej wersji, może wymaga jakichś dodatkowych konfiguracji, natomiast no, mnie nie udało się wywołać tego, żeby auto w sposób aktywny prowadziło po prostu samo po pasie. To bym zaliczył do takich zaskoczeń, czy może nawet braków. Natomiast no, tutaj jest jeszcze taki drobiazg ergonomiczny, bo włączanie tylnej wycieraczki wymaga wciśnięcia przycisku, który znajduje się tutaj na tym zespolonym przełączniku, ale to działa w ten sposób, że przełącza tą wycieraczkę tylną w taki tryb interwałowy. Więc jeżeli chcemy skorzystać z tej wycieraczki jednokrotnie, to musimy ten przycisk wcisnąć dwa razy. I to jest tak, powiedziałbym, no, w tym miejscu jeszcze tak za kierownicą tutaj, no to tak czasami może sprawić pewien kłopot. No ale tak poza tym myślę, że no, to jest po prostu bardzo fajny samochód i w ogóle nie żałuję, się wybrałem w tą wycieczkę. Fantastyczna sprawa. No, liczę na to, że jeszcze uda mi się zrobić podobny test w lecie, żeby potwierdzić, i o ile zmienia się zasięg w przypadku wyższej temperatury na zewnątrz, szczególnie, że tutaj samochód raportował stosunkowo niewielkie zużycie energii na potrzeby ogrzewania. No ale tak poza tym, no cóż, myślę, że ten dzisiejszy dzień dostarczył mi bardzo dużo pozytywnych wrażeń. No i to tyle na dzisiaj. W przygotowaniu kolejny film z Mercedesem EQA 250 w roli głównej. Zapraszam już teraz na następne odcinki z Mercedesami serii EQ. Zachęcam do komentowania i łapkowania tego filmu oraz subskrybowania mojego kanału, także z dzwoneczkiem.